Dawno cię nie widziałam. Cieszę się, że wracasz. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Gelek z tej strony i zapraszam was na kolejny odcinek w naszej rozgrywce Detroit Become Human. A tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. To szaleństwo. Jak nas złapią, to po nas. No to co teraz? Musimy znaleźć magazyn Cyberlife. Trzymają tam części i niebieską krew. Za mną. No to biegniemy. I co teraz robimy? Znajdę inną drogę. Chodź tutaj. Gdzie ty do diabła leziesz? Markus, tędy. Magazyn jest przed nami. Zaraz będziemy. Okej. Najpierw pozbądźmy się drona. Zostaw to mnie. Jak mam to zrobić? A, w ten sposób. Okej. Dobra. No i po dronie. Dobra? Tak, u mnie w porządku. Brawo, Markus. Dzięki. Szybko otwierajcie skrzynię i napełniajcie torby. Bierzcie, ile wlezie. Dobra. Przeszukaj skrzynię. Są składniki.
Co jest? Bezprawnie wtargnęliście na teren prywatny. Wasze najście stanowi naruszenie drugiego stopnia. Muszę zawiadomić ochronę. John! Szlach by trafił tę maszynę. Gdzie on znowu pola? Co ty wyprawiasz? Mówiłem, żebyś... Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, słuchajcie. Kurczę. Może trzeba było go nie zabijać? A niech to. Sprawdź większą skrzynię, dobra. Jesteście tacy jak my. Chcecie być wolni? Uwolnijmy. Dołączcie do nas. Więcej nie uniesiemy. Chodźmy już. Chcę iść z wami. O! Jest po ich stronie. Nie możemy mu ufać. Zaryzykował dla nas. Nie zostawiajmy go tu. Weźmy go. Nie możemy ich stąd zabrać. Za duże ryzyko. Kurczę, weźmy. Wracają z nami. Wiem, gdzie znaleźć jeszcze więcej części. No właśnie. Co masz na myśli? W wozach. Są pełne biokomponentów. Jeżdżą automatycznie, ale mając klucz, można nimi kierować. No. Gdzie jest ten klucz? Tutaj, w głównej sterowni. Jest tam dwóch ludzi. Nie możesz im pozwolić się zauważyć. To samobójstwo, Markus. Torby są pełne, mamy części, więc spadajmy, zanim nas złapią. Mówimy o ciężarówce pełnej części, wystarczyłoby dla wszystkich. Nie możemy stchórzyć. A jak nas zabiją, nasi nie dostaną nic. Dajmy spokój, to zbyt ryzykowne. Kurczę, dobrze, zdobądźmy ten klucz. Czekajcie, jak nie wrócę za 10 minut, uciekajcie. Markus, dobra. Pójdę z tobą. Nie, pójdę tam sam. Nie ma sensu, żebyśmy oboje ryzykowali. Dokładnie. Ale akcja. Oby się teraz udało tylko. Cholerne psy. Czego one się tak kurwa drą? To przez pogodę. Nie lubią burzy. Tak. Chciałem pojechać z dzieciakami w weekend pod namiot. To se pojechałem. Mike nadal siedzi w czwartej? Na to wygląda. Zaraz jak tu... Odwrócić uwagę. Odciąć prąd? Może? Tylko jak...
wywabić strażników na zewnątrz. Właśnie. Wyjdźmy. Przywróćmy może. Albo postukajmy. Zwabmy strażnika. Kurwa, co to było? To chyba beczki. A no właśnie. Dobra. Idziemy po klucz. Kradnik, dobra. Bierzemy, bierz! Teraz musimy uciec. No tędy może. Zobaczmy, czy jest czysto. Dobra. Załatwione? Świetnie. Wejdź do ciężarówki. Już, właśnie. Wyjedź z doków. Jak się tą ciężarówkę prowadzi? Kontrola. Przepuszczą nas, czy nie? Puścili. Uff. Ciężarówka. Zajumaliśmy całą ciężarówkę. Mamy biokomponenty dla wszystkich. Nie dalibyśmy rady bez Markusa. Przybyłem do Jerycha, bo tu androidy są wolne. Możemy żyć w ciemności, licząc, że nas nie znajdą. Możemy umierać w milczeniu, czekając na zmianę, która nigdy nie nadejdzie. Nie chcę takiej wolności. Nie będę błagał o prawo do uśmiechu, do miłości czy do dumy. Nie wiem, jak jest z wami, ale ukryty głęboko we mnie głos przekonuje mnie, że mogę więcej. Ja też żyję, a oni już nie mogą mi tego odebrać. Dni naszej niewoli minęły. Jeśli nie chcą nas słuchać, krzyczmy głośniej. Nie chcą nam czegoś dać? Weźmy to. Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy żywi. I wolni. No i proszę, pięknie. Markus ukradł ciężarówkę pełną części. No to lecimy dalej. O, mam wrażenie, że mi ktoś ryje wiertarką w czaszce. Pewien jesteś, że to tu? To adres z raportu. Okej. No dobra.
No to chodźmy. Matka. Najseksowniejsze androidy w mieście. Ja już wiem, czemu ci tak zależało. O, masz. Witam w klubie Eden. Chyba nie odbierzecie mi licencji, prawda? Nie miałem z tym nic wspólnego. Śledztwo jest cały czas w toku. Nie mogę nic panu w tej chwili powiedzieć. Cześć, Hank. Cześć, Ben. Jak tam? To tamten pokój. A tak przy okazji, Gavin też tu jest. A, świetnie. Umarł Lucky Dupek. Na to czekałem. Porucznik Anderson i jego przydupas. Nie macie kurwa co robić? Przydzielono nas do wszystkich spraw z udziałem androidów. No co ty? Marnujecie tylko czas. Takiś zbok, który trochę przedobrzył z zabawą. Rzucimy okiem, tak czy siak, jeśli można. Dobra, spadamy. Zaczyna tu walić gorzało. Dobranoc, poruczniku. Zbadaj miejsce zbrodni, zbadaj ofiary i androida. No dobra. Bierzmy się do roboty. Ej. O, Connor, ale z ciebie oblech. Zaraz się spawiuję. Niebieska krew, model WR4, stan numer seryjny. Krytycznie uszkodzony, biokomponent. Android zbadany. Dobra. To zbadajmy teraz ofiarę. No. Graham Michael. Wzrost 189, waga 87,2. Nie żyje. Silne posiniaczenie, ślady duszenia, przyczyna śmierci uduszenie. Okej. Zawał serca. Brak oznak incydentu kardiologicznego. Przyczyną zgonu nie był zawał serca. O! No dobra, zobaczmy tę rekonstrukcję. Jak to mogło się... Ofiara została uduszona. Okej. Nie umarł na atak serca. Został uduszony. Tak. Widziałem ślady na szyi. Ale to niczego nie dowodzi. Może lubił na ostro. Czegoś nam tu brakuje. Sprawdzisz pamięć androidki? Może się czegoś dowiemy. Mogę spróbować. No to spróbuj. Brawko na nazwisko. Michael Graham. Portfelu, karta. Żeby dostać się do pamięci androidki, trzeba ją reaktywować. Dasz radę? Jest poważnie uszkodzony. Jeśli mi się uda, to na minutę, a nawet krócej. Mam nadzieję, że się czegoś od niej dowiemy.
O, kabelek podłączyć tylko. Prosta sprawa. Dobra, jedynka. Zostałaś uszkodzona, a ja cię reaktywowałem. Wszystko jest dobrze. Czy on... On nie żyje? Powiedz, co się stało. Zaczął mnie... uderzać. Raz... za razem. Błagałam, żeby przestał, ale nie chciał. Sprawiało mu to przyjemność. Ty go zabiłaś? Nie. Nie, nie zabiłam go. Sam? Byliście tu sami? Czy może był ktoś jeszcze? Chciał się zabawić z dwiema. Tak mówił, była jeszcze druga. Jaki był model tej androidki? Wyglądała jak ty? Była tu druga androidka. Minęła ponad godzina, na pewno dawno się zmyła. Nie. Nie mogła wyjść niepostrzeżenie w takim stroju. Może nadal tu być. Dasz radę znaleźć defekta wśród androidów w tym klubie? Defektów nie da się łatwo wykryć. Cholera. Musi być jakiś sposób. Może naoczny świadek. Ktoś, kto widział, jak wychodzi z pokoju. Pójdę pogadać z menadżerem. Może on coś widział. Daj znać, jak się czegoś dowiesz. Znać świadków wśród androidów. Znałeś ofiarę? No nie, dobra. Może był tu dwa czy trzy razy. Ci pogadajmy. Ci są specjalnie gadatliwi. Przychodzą po swoje i wracają do siebie. Były wcześniej problemy z androidami? Żadnych. No, raz. Straciliśmy model 2-3 miesiące temu. Ten sam. Zniknął. Nie wiemy, co się stało. Zapewne nie macie dużo. Może ten? Monitoringu, co? Nie. A w życiu. Wie pan. Dlatego właśnie ludzie cenią ten klub. Dyskrecja. Przychodzą i odchodzą bez siebie. Tu też się nie da połączyć. Biznes kwitnie. Znajdź drugiego androida, no ale ja. Nie narzekam. Ludzie nie androidy. Zgodzą się na wszystko. Nie zarażają chorobami. Jeden klap. Menadżer klubu jest jak wrzut na dupie. Stary, truł mi przez pół godziny, żebyśmy nie cofnęli licencji. To co jest grane? Jeszcze nie wiem. W pomieszczeniu mógł być drugi android. Drugi android? To znaczy, Connor tak twierdzi. Kurwa, łeb mi pęka. Masz coś przeciwbólowego? Nie przy sobie, sorry. Rozmawiaj. Panie poruczniku, podejdzie pan? Znalazłeś coś? Możliwe. No właśnie, co? Ona? A dlaczego ona? Wynajmie pan te Tracy? Connor, kurwa, mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Proszę, poruczniku, niech mi pan zaufa. Jak ona cały czas tu stała, to może coś widziała? Witaj. 30 minut kosztuje $29. Proszę potwierdzić zamówienie. Będę się z tego tłumaczył w księgowości. Zakup dokonany. Klub Eden życzy wielu przyjemnych wrażeń. Proszę bardzo. Miło cię poznać. Chodź za mną. Pokażę ci pokój. Okej, co teraz? Ja cię sunę, Connor. Co ty robisz?
Niebieskowłosa traci... Tracy szła w kierunku wejścia. Tu jest gość. Ustalono położenie podejrzanego. Sprawdź kolejnego androida. Widziała coś. O czym ty mówisz? Co z tego? Defekt wyszedł z pokoju. Niebieskowłosa Tracy. Klub czyści pamięć wszystkich androidów co 2 godziny. Zostało kilka minut na znalezienie świadka. O! Kurczę. Spróbujmy z tym. Oby mnie żałował. Androidka wróciła do klubu. Okej. Czy coś tu jeszcze zobaczymy? No nie. Dobra. Widział to. Tę niebieską Tracy. Wiem, którędy poszła. To na co czekasz? Tu wszędzie są androidy. Skąd będziesz wiedział, który widział niebieskowłosą Tracy? Wiem, tutaj? W którą stronę poszła. Muszę tylko znaleźć androida, który ją widział. Dobra. Dobra. Androidka weszła do czerwonego pokoju. Właśnie. No to chodźmy do czerwonego pokoju. Dobra, tam. Podejrzany poza polem widzenia. Sprawdź innego androida, dobra? Android nic nie widział. Gdzieś się musiałem pomylić. To chyba najdroższe dochodzenie w całej mojej karierze zawodowej. Tu jeszcze mamy dwóch. Oj, tam było. Moment. Cofnijmy się, dobra. Androidka weszła do niebieskiego pokoju. Dobra. Idźmy do niebieskiego. No i co tutaj? Dobra, tam coś. Thank you.
Zlokalizuj podejrzanego. Podejrzany poza polem widzenia. Sprawdź mu innego. Bo zaraz tutaj mogę dojechać do końca. Tak, i to już więcej nie widzę. Dobra. Android nic nie widział. Gdzieś się musiałem pomylić. Po drugiej stronie. Zobaczmy. Dobra, tutaj. Dobra, jest. Androidka schowała się w pokoju. Okej. To był ten pokój, czy tamten? Ten. Co jest? Zaraz. Nie. Znów straciłem ślad. No to co, come on. Jeżeli nie ona, no to już chyba więcej tu nie ma. Android nic nie widział. Gdzieś się musiałem pomylić. Android nic nie widział. Gdzieś się musiałem pomylić. To chyba najdroższe dochodzenie w całej mojej karierze zawodowej. No właśnie, może ten gość jeszcze... Połącz. O, właśnie. Uciekła drzwiami dla personelu. Właśnie o to chodzi. Czyli już wiemy. Wiem, gdzie poszła. Za mną. Dobra. Kurwa mać, co tu się w ogóle dzieje? Czekaj. Ja się tym zajmę. Jest. A jakby inaczej. Przeszukaj magazyn. Aha, tu nie jest jedna, no faktycznie. Kurwa, za późno. Może nie za późno. Chryste, spójrz tylko. Dymają, aż się rozsypią, a potem wyrzucają.
Dobra. Tam jest coś. RA9. Ludzie są kurwa jebnięci. Odechciało im się prawdziwych związków. Wolą kupować androidy. Żeby im gotowały rozkład... Dały nogi na zawołanie. Kogo jeszcze obchodzą uczucia? Już niedługo wszyscy wyginiemy, bo ludzie wolą kupić sobie syntetyka, niż kochać drugiego człowieka. Ja pierdolę. Tu jest krew ich. No właśnie. Poszukaj śladów niebieskiej krwi. No i to prowadzi chyba na zewnątrz, tam skąd żeśmy przyszli, coś mi się wydaje. Chodź, Connor. Zwijamy się. Tak. Już idę. To są jakieś drzwi. Ale tutaj nie możemy przejść. O! Ani kroku! O kurczę.
No nie wiem, czy dobrze żeśmy zrobili. Nic wspólnego. No właśnie. Kiedy ten człowiek zabił Tracy, wiedziałam, co mnie czeka. Tak bardzo się bałam. Błagałam, żeby przestał, ale nie chciał. No to złapałam go mocno za szyję i zaczęłam ściskać, aż w końcu przestał się ruszać. Tak, zabiłam go. Tylko próbowałam się po prostu obronić. Chciałam tylko żyć i wrócić do swojej ukochanej. Zapomnieć o ludziach, o smrodzie, ich potu, ich okropnych słowach. Ale ty zwyczajnie mi ją odebrałeś. Kocham ją. Kochałam ją. O kurczę. No słabe trochę zakończenie. Ojejku. No nie myślałem, że będzie taki finał. Jadę prawdopodobnie na granicę, ale to już słuchajcie w kolejnym odcinku. Tymczasem zachęcam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.